Kolejny filmik się robi. Odpowiedziałem w międzyczasie na wasze pytania. Przed chwilą odebrałem podziękowanie ze szpitala za tą naszą morską edukację pluszakową. Spakowałem też paczkę dla kolejnego widza Morskiej TV na debacie, co wygrał. No a słuchajcie, taki zupełnie inny filmik od czapy, ponieważ ostatnio dużo jeżdżę. Wiecie, byliśmy teraz w Ustce na zawodach. Ja dużo jeżdżę po prostu swoim samochodem, no i zobaczcie, coś takiego sobie sprawiłem. Kamerka, która dodatkowo jeszcze sprawdza znaki drogowe, czy jadę bezpiecznie, wiecie, czy w razie czego, jak nie zauważę gdzieś, że gdzieś jest jakieś ograniczenie prędkości, to teoretycznie powinna mi powiedzieć. Filmik dzisiaj może mniej wędkarski, ale dobrze wiecie, że my wędkarze często przemieszczamy się na duże odległości. No tak jak wiecie, ja też i w Kołobrzegu byłem, choć w Kołobrzegu byłem PKP, natomiast Mierzeja Wiślana, no często się robi po prostu 200 km, od tak na pstryk się jedzie, czasami szybko, zgodnie z przepisami. No i myślę, że kamerka jest niezbędna. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Ogólnie muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo ta kamerka jest dosyć, dosyć taka, wiecie, taka jakby w zasadzie aparat fotograficzny. Co my mamy tutaj jeszcze? No, oczywiście mamy kabelek, 3,5 metra, więc powinno starczyć. Mamy też mocowanie. Kamerka ma ponoć polskie menu i ponoć gada po polsku. Zaraz to przetestujemy. Okej, wylądowaliśmy u mnie w aucie. Ta przyssawka, o dziwo, ma swój klej. Czyli nie dość, że ona się tak przyssa, no bo mamy też ten mechanizm, zobaczcie, żeby to się przyssało, to ma jeszcze klej, więc teoretycznie jak to gdzieś przysadzimy, no to już będzie na, może nie na amen, ale będzie na pewno mocne. A wcześniej miałem kamerkę GoPro zamontowane tutaj i został jakiś taki badziew. Myślę, że najpierw trzeba będzie to chyba zeskrobać, a potem dopiero przyłożyć tą nową kamerkę. Funkcja trzymaj dystans bardzo fajnie zaznacza nam obiekt, natomiast trzeba też powiedzieć, że gada cały czas. Jak się wjeżdża do miasta, to trzymaj dystans, cały czas gada. Zobaczcie, podjadę bliżej i zaraz nam powie. No tu akurat mamy podjazd. O. Teraz nie powiedziało. Jak się jedzie dłużej w trasie i się podjeżdża pod samochód, to jakby szybciej reaguje, nie? To trzymaj dystans. Ja mam pierwszy raz z czymś takim do czynienia. Widziałem gdzieś to tam na YouTubach. Natomiast chyba to będzie pierwsza rzecz, którą wyłączę. To, żeby nie gadało o tym trzymaniu dystansu, bo to jest takie troszeczkę w moim odczuciu, no bez sensu. Bez sensu, bo tu cały czas gada. A i gada po polsku dobrze. Trzymać dystans. Aha, i trzeba troszeczkę ściszyć, bo jak się ma na maksa, to tak to troszeczkę harczy. No, to chyba tyle. Jeszcze trzeba zrobić test w nocy, jak ona sobie radzi. Bo w dzień jest całkiem bombastycznie, a tam już widzimy, zobaczcie, w tle karuzelę we Władku. Utrzymaj dystans, mu powiedziała. Ja często jeżdżę na różne zasiadki, różne miejsca, gdzie no nie znam trasy. I czasami jest tak, że sobie przyjedziemy. Przyjedziemy sobie. No właśnie, i nie do końca pamiętamy, czy to było 50, czy 70. No nie spojrzeliśmy. Bywa tak. Przyznajcie się bez bicia, że też tak macie. To jest jedna rzecz. No i fajnie, bo ona nam tutaj cały czas pokazuje, że mamy tą 50. Jak znowu nam się powtórzy, zobaczcie, powtórzy nam się znowu ten znak, no to nie powie nam o tym. I to jest też fajne, nie? Że ona nas nie będzie katować, że 50, 50, 50, 50. Ok, i teraz sobie zmienimy pas ruchu. No dobra, czyli faktycznie jakbyśmy sobie jechali... O, a gdzie to 30 widziało? Ja cię kręcę. No właśnie, to też zauważyłem, że jeżeli jesteśmy na rondzie i na rondzie jedziemy, to gdzieś potrafi wyłapać właśnie jakieś 20, jakieś 30. Zakładamy, że wyłączymy sobie to gadanie i po prostu sobie jedziemy. No to myślę, że nawet jak nam się wyświetli coś takiego...
O, widzicie, zmiana pasa ruchu. Nawet jak tam się wyświetli to 30, to myślę, że tutaj mega tragedii nie będzie, nie? Kolejna rzecz jest taka, zobaczcie, mamy tutaj datę i data mi się zresetowała. Samochód 3 dni stał, czyli nie używałem samochodu 3 dni. No wiadomo, to zasilanie, które tutaj mamy, to idzie z gniazda zapalniczki, no i to tam prąd się pojawia dopiero jak odpalimy samochód, nie? Znaczy się przekręcimy kluczek. Więc 3 dni bez prądu wystarczyły, żeby się ta data zresetowała. No tutaj no to jest minus, to jest na pewno minus, nie? No i dobra, zaczynamy. Słuchajcie, jest noc, ruszamy spod hipermarketu. Zobaczcie, póki jest fajnie jasno, no to tutaj nie ma problemu. Zobaczcie, numer rejestracyjny bardzo fajnie czytelny. Oczywiście jak ten samochód jest gdzieś dalej, no to ten numer czytelny już nie jest. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że no wszystkie jakieś takie nierówności na drodze też wprawiają w tą kamerę w drgania. No i ta jakość obrazu nie jest już taka super, hiper wypasiona. Szybki rzut taki tutaj na te samochody z boku. Zobaczcie, numery rejestracyjne są widoczne. Da się je rozpoznać. Zobaczcie ten samochód z przodu. Tutaj ten z przodu nawet bardziej jest czytelny. Ma to związek pewnie z tym, że jest lepiej troszeczkę oświetlony. Na pewno gdzieś tam mega po ciemku będzie dużo, dużo, dużo gorzej. Ja zauważyłem, że kamera dosyć mocno rozjaśnia ten obraz. Zobaczcie tutaj, jak mamy porozjaśniany ten obraz. Po prawej stronie będziemy mieli ograniczenie prędkości. Zobaczcie sobie. Jest czytelne. No i to ograniczenie u góry się w rogu pojawiło. Czyli kamerka wykryła to 40 na godzinę, więc naprawdę jest spoko. Jeżeli chodzi o słabe warunki jakieś takie pogodowe, no to tutaj no, nie robi na tej kamerze to żadnego wrażenia. Może tutaj taki mały mankament to samomocowanie tej kamerki i ten przegub, który możemy regulować kamerkę na prawo, lewo, no to on jest no taką piętą achillesową, jeżeli chodzi o to mocowanie, bo przy jakimś takich większych wstrząsach czy większym hamowaniu wydaje mi się, że ta kamerka się delikatnie porusza i no zmienia delikatnie swój kąt. No i tutaj mieliśmy też porównanie, jeżeli chodzi o te numery rejestracyjne. Sorry, że ja je tak pokazuję, no ale przy nich bardzo fajnie to widać wszystko. No i mamy ograniczenie prędkości 50. Kamerka oczywiście wykryła 50, nie ma najmniejszego problemu z tym, no, są dobre warunki oświetleniowe. No i tak to mniej więcej wygląda. No dobra, słuchajcie, ja tą kamerkę dostałem do testów, ale muszę powiedzieć szczerze, zostawiam sobie ją jako tą moją kamerkę w samochodzie główną, no bo drugiej z jednej strony nie mam, ale natomiast spełnia wszystkie moje kryteria, czyli to, że jakość nagrania jest dobra, a nawet bardzo dobra, jeżeli są warunki oświetleniowe no w miarę ok, to tutaj nie ma co jej zarzucić. No i na pewno ta jakość, ten szeroki kąt robi robotę, to jest świetna sprawa. Przegub delikatnie na minus, to gadanie też na minus, ale to możemy sobie wyłączyć, więc jeżeli ktoś nie chce, żeby ona do niego gadała, no to spoko, może to wyłączyć. Fajnie, że to jest wszystko fajnie po polsku. No i co? I myślę, że warto, naprawdę warto. Jak ktoś nie ma żadnej kamerki, to warto byłoby się nad nią zastanowić. Na pewno nie będziecie żałować. Trzymajcie się i do zobaczenia w sobotę na filmie z nadwody. Cześć!